Cześć! W tym filmie będziemy rozmawiali na temat tego, czym malować kaloryfer. Nieważne jaki macie kaloryfer, wszystkie kaloryfery maluje się tym samym. A chodzi tutaj o rodzaj farb. Zapraszam do zobaczenia tego filmu. Jeżeli chcecie pomalować dobrze swój kaloryfer, czyli czy na przykład zmienić jego kolor, odnowić farbę, to musicie do tego zastosować odpowiednią farbę. Pamiętajcie, nie możecie stosować dowolnej farby. Ja już się spotkałem z takimi miejscami, szczególnie w wynajmowanych mieszkaniach, że farbą jakąś fasadową, czy czasami akrylową, czyli farbą do ścian, malowane są też kaloryfery. Powiem wam, że to jest tak, że jak przetrzecie kaloryfer mokrą szmatą, to ta farba zostaje wtedy na tej szmacie. Ta farba może się też łuszczyć z kaloryferów i ogólnie wygląda to do kitu. Pamiętajcie, żeby malować kaloryfer, musicie mieć do tego specjalną farbę. Czyli farba po prostu musi być przeznaczona do malowania kaloryferów. I nieważne jakich kaloryferów, a ta farba do kaloryferów tak naprawdę ma dużą wytrzymałość termiczną, żeby nie odpadała i się nie łuszczyła. I tym ona się różni od zwykłej farby olejnej. Czyli musicie kupić jakąś farbę dowolnej firmy przeznaczoną do kaloryferów, gdzie będzie pisała do kaloryferów i ta farba oczywiście będzie miała wtedy dużą wytrzymałość termiczną, żeby tam się nic nie działo. To jest najważniejsze, musicie wiedzieć, bo część też osób maluje poza tymi wynajmowanymi co zwykłymi do ścian, bywa, że zwykłą farbą olejną i powiem wam, że to w jakimś czasie jest ok, bo się nic nie łuszczy, ale potem byście szybko zauważyli, że ta farba potrafi płatami schodzić już w okresie grzewczym, kiedy te wysokie temperatury na grzejniku by panowały, to wtedy ta farba może naprawdę mocno się łuszczyć i pękać. Dlatego musicie stosować farbę do kaloryferów i w zasadzie to wszystko. Nic nie trzeba wiedzieć więcej. Powiem wam, że tych farb jest cała masa kolorów, rodzajów, producentów, więc bez żadnego problemu ją znajdziecie. I jeszcze taka wzmianka, co wam się może w przyszłości przydać. Pamiętajcie, żeby lepiej mieć farby kupionej więcej niż za mało. Czyli tak naprawdę jak kupicie sobie 900 ml w puszce, to wam styknie na taki kaloryfer i na pewno jeszcze zostanie na jakieś poprawki albo na jakiś jeszcze inny grzejnik. Natomiast jak kupicie jej za mało, no to będziecie musieli prawdopodobnie dokupywać. Dlatego lepiej mieć więcej trochę farby i mieć gdzieś w zapasie, nawet w szafie, w piwnicy schowaną, jakby gdzieś coś powstało jeszcze konieczne do podreperowania. I z mojej strony to tyle. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na następne. Cześć! Mm-hmm.